No. Mogę cię poprosić na chwilę? Możesz, poczekaj. No to zrób zdjęcie do ujęcia. O, cześć! O, cześć! Witam, witam. Znajoma twarz. Bo tutaj jeden mi mówi, że jest pierwszy raz. Który to był? O, ten, w bordowej kurce. No pierwszy raz, ja wiem, to niemożliwe. No ja tu jestem, no ile? 8, 9, 10, 15. No właśnie, ja dziwię się, że ryci nie ma. Ale słuchaj, dzisiaj na Borakowskiej 15 i ten łysy przyjechał, otwarto galerię. Ale było mi, już, czy będzie? Było. On mi wczoraj mówił, ale to... Ja to nie lubię tak wszędzie jeździć. I rzeczywiście powiedział, że było super. To jak było super, to po prostu przyleciał. Bo taka Anitka, to ona była na Stalowej była. Ale tam nie dają alkoholu. Bo taki Ireczek narobił awantury i powiedział ten właściciel, że ponieważ są awantury, to nie będzie alkoholu. No. I sami sobie szkodzą. Taki, wiesz, taki Ireczek chodzi, taki bezdomny. I on już powiedział, że nigdzie nie chodzi, ale chodził na Umór i powiedział do tych dziewczynek pięknych, które dolewają wino, że jak śmiecie mi nie dolać wina, ja znam szefa, ja znam kierownika, zrobił awanturę, on go wygonił i tyle. Co z tego, on jego nie zna wcale. Marek, dostałeś? Dobra. Na Piórkowską lubię, słuchaj, bo tutaj są dobre klimaty, to jest dobra kobieta, ale jakich ma zięciu, czy to są zięciowie, kto to jest? Takie piękne chłopaki. Co? Nie, to się nie wstydź tego. To jest coś, co może iść w świat. Piękne chłopaki, piękne. One nie są niezamężne? Nie? Startować. Breżniew to... Ale Breżniew do Rosji pojedzie. On jeszcze raz musi objąć władzę w Rosji. Właśnie. Cześć, cześć, witam Ciebie, witam. No. Fajnie schodzi. Tak. Piękne są. Słuchaj, rzeczywiście w Kartonowni był Marcin Pańta i piękne kolory, też takie same. Tylko troszeczkę tam inaczej było, bo tutaj takie, wiesz, bajeczne są dla dzieci, bajkowe. A tam było takie coś konkretnego. Ale piękne kolory, jak ja to lubię. Ale wiesz dlaczego? Dlatego, że mi do kamery wchodzi kolor. A tak, dobre kolory. A jak jest byle co, to mi się rozlemuje. No. No, także nie przejmuj się. No. Nie no, dzieci niech się bawią. Dzieci niech się bawią, słuchaj. Ja mam nagrany gdzieś film z Mareckiem, słuchaj. On mnie nie nagrywał. Ileś powiedziałem, mówi, ten nagrywałeś i w internet wprowadzałeś, że mówi, menele przychodzą pić. A ile kto jest, jak nie menele? Jest. Typowy menele. Słuchaj, ale ja ci powiem tak szczerze. Ja ich znam, nie? No. On się zrobił. On dobry człowiek, on jest dobry. On zrobił się menelem. On pracował. No. U mojego kolegi pracował. Ja mieszkałem, miał wszystko. I wiesz, i tak do tego stopnia się dopuszczyli. Nie wiem. Uwoj bym tam powyszczelał, kurwa, na tej Sapieczyńskiej. Młode tak. Chłopaki, do roboty, kurwa. Tak, tak, tak. Słuchaj, do roboty. Ja nie mogę no, tutaj. Ja nigdy bez pracy nie żyłem. Oczywiście. To nie chcę robić
Oczywiście. Chodzą tylko kurwa sępią. No, masz rację. Nie wiem, jak mogę. Tak. A to jest czegoś. Słuchaj. Weź wino. Słuchaj, bo ja jestem, wiem, alkoholikiem. Ja życie sobie. Ty jesteś alkoholikiem? Tak. Nie. Jestem. Nie jesteś tam żadnym alkoholikiem. Nie, gdzie ja mogę to wino? Albo tam jest. Za późno. Piękne. Jestem piękna. Do jakiego? Trzeba się bać. Zrób krzywdę później. Tak, bo ty jesteś chory psychicznie. Co tam Ela słychać? No dobrze, słuchaj, będę rodziła. To który raz w tym roku? Z Gadowskim. A, z Gadowskim. A co? Ja nie wiem, co ja urodzę. Ja cię kurka na szebra, a kurka na kurka na kurka. Trzeba postraszyć. A wasz. Baby, najlepsze to baby, jaki grzeczny chłop. On jest, sam się bawi z dziewczynką. Z dziewczynką. A gdzie ten Bruno jest? Który jest ten Bruno? To to? No. Mam do ciebie takie pytanie, bo no. Ty mnie z Grakowską gadałem. Gdzie jest on jutro, nie wiesz? Nie wiem, jutro nie wiem.